Cześć, dzisiaj nietypowo, bo po ciemku. I tutaj chciałem Wam pokazać, co w kabinie ma się świecić, a co nie. Bo są to takie elementy, które wydają się, że mają być podświetlone, a wcale nie są. A więc zaczynamy. Są takie elementy, które się świecą jeszcze po zapłonie i są takie, które się świecą po włączeniu świateł. Tutaj już Wam pokazuję. W tej chwili mamy tylko włączone światła. Oczywiście włącza się licznik. Włącza się również zegar, radio. Mamy podświetloną klimatyzację. Tutaj warto zwrócić uwagę, że te strzałeczki są podświetlone. Przyciski również są podświetlone. Również te w pokrętłach. Ponieważ zdarzają się takie usterki, gdzie poszczególne diody mogą się wypalić, a więc tu macie przykład, jak to ma wyglądać. Po włączeniu świateł włącza się również podświetlenie tutaj w podsuficie. Podświetlenie przycisków. Może to jest słabo widoczne. I takie lampki tutaj, które dają czerwony podblask. Po to, żeby to właśnie się odbiło tutaj na gałce, żeby nam lekko wskazało, gdzie mamy gałkę zmiany biegu. Jeszcze po włączeniu świateł włączają się po lewej stronie tutaj światełka na przyciskach. U mnie to jest od czujników parkowania, od ESP i od tempomatu. Wszystkie się świecą, to od tempomatu są najsłabiej widoczne. Nie świecą się przyciski, które mamy przy fotelu do podgrzewania. To są przyciski niepodświetlone. I teraz jak sobie włączymy zapłon, dodatkowo podświetleniu ulegają takie przyciski jak tutaj przycisk od zamykania i wszystkie przyciski w szybach, w sterowaniu szyb oraz tutaj taka mała dioda przy sterowaniu lusterkami. Czyli tak to wygląda. Oczywiście nie świecą się również przyciski na kierownicy, ponieważ tam też nie ma jak doprowadzić za bardzo prądu. Oczywiście tylne sterowania szybami również świecą po zapłonie. To chyba wszystkie żaróweczki, które tutaj mamy dookoła w przyciskach. No i co? Na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i na kanały Miśka Staszica i Laguna Fana. Dzięki, cześć!